dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcineczek z Gwinta. W poprzednim odcinku zaliczyliśmy dwa luzy pod rząd. No ale raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ja bym zagrał sobie... Zagrajmy może tym overkillem. Chociaż obiecałem sobie, że Nilfgaardu już nigdy w życiu nie włączę po moich przebojach na live'ie. Zresztą jak nie widzieliście, to zapraszam. Twitch.tv/Daweksowski. Jeszcze macie link mało tego w opisie, jeszcze macie w informacjach, więc traficie na spokojnie. No i na Instagrama też zapraszam, to tam staram się być aktywny. Czy mi to wychodzi, nie wiem, ale staram się. Oho! Gra już jakieś wambo jumbo, nie wiadomo co. Nie podoba mi się to. A ja tak, scenariusz mam, Calvate mam, super, super, super. Dwóch tych nie potrzebuję, nie mam operatorów w ogóle. Lokować mnie raczej nie będzie. W sensie operatorów, no mówię o tych panach. Jak on był? Ten, praktyk, no. A czy ja go wyciągnę? Czy ja go zagram? Ja go nie wyciągnę. Ja go tylko zagram. Kurde. Niedobrze. Bardzo niedobrze. To tak quest niedobrze, nie? Warto było na to zużywać? Serio? Chłopie? No nie jest, no. Dobra. Zacznijmy od diakona. Nasyćmy Vigusa, bo raczej go nie będę grać w tej turze. Bo gładyszkę może się zdarzyć, że zagram. Ale Vigusa niekoniecznie. Źle zrobiłem, mogłem zacząć od operatora. Ale nie mam tego, wiecie? To jest problem. A mnie będzie cisnął. Dekret? W potworach? Igern? Ciekawie. Wiem, wam bardzo ciekawie. Czekaj, najpierw nasyćmy sobie tego pana. Gramy pana tego. Okej. Ci są nasyceni obydwoje. W porządku. Dekret to i to mi się przyda. Klowa Kikimorysz? O kurde. O kurde. Przydałoby się ją wyeliminować. I to tak bardzo by się ją przydało wyeliminować. Na tyle, że... O, jeszcze wiewiórkę wygnałem sobie, w sensie wyrzuciłem. No i świetnie. Królowa Kikimor to jest bardzo, bardzo, bardzo groźna karta. Więc wolałem się jej pozbyć. Czyli obstawiam, że ma też drapaka w tym deku, skoro rzuca tą Endriaga. Ale ładna jest ta Endriaga w miarę, taka jakby była srebrzysta trochę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale rozumiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Zagrajmy Megaskop. Tego, a czy jest sens? Nie powiedziałbym. Nie chcę grać. Zagrajmy Lidetkę, od tego bym zaczął może, o. Zagrajmy Morwuana, czy jakoś tak on jest. Dekret, to i to. To, to, to. Miecz... Miecz mi się nie przyda. Miecz mi się nie przyda, operator mi się nie przyda. Taktyka mi się nie przyda. Gramy to, gramy cesarskiego praktyka, gramy go tu. Zagramy sobie Megaskop. Skopiujemy sobie tego praktyka. Wcale nie jest groźna karta. Z pozoru rzecz jasna, więc nie będzie jej raczej zabijać. Onaira, czyli druga karta wylądowała na top decku. Ja zawsze zapominam, że to tak działa. O, i kolejny, widzicie, wszystko ma w holo. Endriaga, okej. Nie wiem, co on może grać w tej turze jeszcze. Wywaliłem mu wszystko takie, co potrzebne. Szpieguskę mogłem wywalić, zestawić miecz. Mój błąd. Duży błąd. No ale co poradzisz? Zróbmy tak. I ja liczę, że on spasuje. Bo ja go przebiję i ja sobie zagram. To jest na koniec tury. A odbi... Nie, to nieważne w sumie. Ja może zagram szpiega. Zapchajmy mu ten. Czekaj, co? Okej. Zagrajmy może...
to stick my nose where it doesn't belong. To jest stwórz i zagraj. To bym zagrał. To bym zagrał. Cyk, cyk, dlatego że ten ich aktywuje i to będzie trochę punktów, nie? On spasuje, czy on będzie mi jechał? Turę w turę. Mam nadzieję, że on spasuje, bo ja tak nie mam co grać. Inaczej, mogę zagrać Gładyszkę i Wigusa, ale nie chcę ich szczerze grać. Bardzo nie chcę, jak nie muszę. Jesteśmy wszyscy pieńkami na jego szachownicy. W grze, której reguł nie znam. Nie znamy. Oho, dobra, on będzie mi jechał. To mi się bardzo nie podoba, ale co mogę powiedzieć? On zagrał Oneiro, no to mu tak, zakosimy mu Oneiro w tym momencie. Dlaczego bym od zakosienia Oneiro? Przerzucimy, wiadomo to, tworzymy kopię. Koniec tury. Jak on spasuje, to ja rzucę Oneiro. Bo przecież to Oneiro jest jakby zresetowane. W sumie nieważne, czy spasuje, czy nie, ja i tak rzucę Oneiro. Ale wiecie, o co mi chodzi. Rzucę Oneiro, nie wiem w sumie w cokolwiek. Żeby tylko go przebić, ale będzie mnie cisnął dziad. Co za gościu. Co za gościu, naprawdę, zablokował się. Rzućmy Gladyszkę. Szkoda tej Gladyszki, ale muszę ją rzucić. Okej. Scenariusz muszę się pozbyć. Plusik i jeszcze Oneiro coś zagram i koniec. Dobór na... Aha, zabił mi to. 63, 60, 62, 53, 9 punktów. 9 punktów, czy ja to zrobię? 9 punktów, 9 punktów, 9 punktów. Cokolwiek mogę zagrać, tak? Operator, ale operatorem nic nie zagram. Kurde, nie zrobię tego. Ale on ma stratę, on nie będzie mnie jechał teraz. On spasuje. W tej turze, myślę. Musiałbym mieć bardzo dobrą rękę, żeby mnie cisnąć, wiecie? Gra? Po co? Co za chłop? Może on nie, może myślał, że coś mi się zboostuje, czy jakoś tak? Szkoda mi tej Gładyszki, bo ona jest potencjałem pod nasycenie złotej karty. No ale jest co? To jest ten. Jest 5-0, to on na pewno nie będzie grał. Operator out, bo mi się nie przyda już. To mi się przyda. To zagram sobie tym, okej. Pas, chłopie. Pas, ja gram. Miecz gram. Serio nie pasujesz? No to już gram miecz. Szkoda mi co prawda. Albo Oneiro. Oneiro jeszcze nie grałem. Nie no, zagram tego. Zagram tego, zagram miecz. Zrobię tak i zrobię tak. Dobra. Przewaga, ale gościu jakiś nieogar. Gościu przegra, bo jest nieogary. Ja nie mam scenariuszy jedynie i ewentualnie kultysty. Mogę chcieć kultystę. Tak poza tym to nic. No, chłopie. Co? Co to jest za deck jego? Zagraj najsilniejszą jednostkę. Co on grał? To mnie zastanawia. Co to był za deck jakiś patologiczny, kurde? No wygrałem, ale... Nie, no dobra. Może to nie jest żadna duma wygrać w taki sposób, ale śmieszne to było, przyznaję. Myślę, że chociaż jeden kluczyk zdobędziemy. Bo mam 500 golda i bym otworzył 5 beczek na odcinku, to by było fajnie. Przepraszam, ale po prostu lubię tak robić. Nawet nie wiem dlaczego, może po prostu jestem niemiły. No nic, ale ogólnie... Ja uwielbiam ten deck, mimo że to jest Nilfgaard, bo... To jest tak śmieszny, to nie jest... No jest mocny, ale to jest tak śmieszny deck po prostu. Tam wiele rzeczy może pójść nie po twojej myśli. Jak pójdą nie po twojej myśli, przegrałeś. Tam wystarczy, że jedna rzecz się zepsuje, żebyś przegrał. Ale jak nic się nie zepsuje... Będziesz niszczyć. Będziesz tak się chichrać, że to jest hit. W porządku, to out, to out. Megaskop, megaskopów dwóch nie chcę. Regis, jak on tam był? Nie pamiętam. Operator, klasycznie. Tym razem mogę.
Praktyk, dobieramy. Co bym chciał dobrać? Bo tak kliknąłem. A, scenariusz, wiadomo. Scenariusz dobieramy, odrzucamy sobie jednego diakonida. On gra jakieś Wambo Jumbo, dlatego zostawiam mahakański. Mahakański. Prawdopodobnie największy wkład krasnoludów w kulturę światową. Oho, już gra Ramona. O proszę. Okej. Okay. Pyk. Właśnie dlatego trzymałem mahakański. Jak wszystko dobrze pójdzie, będę miał 3 scenariusze. Dobrze, to ja gram Megascope. A w tamtego to sobie bij. Ja gram Megascope. Zagram... Praktyka zagram później, wiecie? Zagram Diakona teraz. Oho, żeglarka. Żeglarki by się przydało pozbyć, ale co poradzę. Żeglarka to jest bardzo dobra w ogóle karta. Naprawdę. Płótno by uwięzić wiatry, liny by nimi kierować i mięśnie do ciągnięcia lin. To wszystko niezbędne komponenty okrętu. Operacja, operacja. Ale co mogę poradzić? Teraz zagram kultystę. Wziąłbym sobie Meno, bo Meno używać nie zamierzam. Pytanie, czy on będzie cisnął, czy nie. Mi by się generalnie przydało teraz zagrać Kalwejta. Trochę bardzo. By mi się przydało zagrać Kalwejta. I on musi mieć coś na tym. Ja będę musiał... Kurde, lock. Ale to nic. Nic mi zdajemy niestety. Było o wiele szybciej to grać, nie pomyślałem. To musi mu coś paść do tego, do śmietnika. Właśnie to jest ten problem, że musi mu coś wpaść do śmieci. Cokolwiek. Cokolwiek. Aha. Na stanowiska, czyli kolej. Nie leci lok? No proszę. Nausicaa, charge! Dobra, leci Kalwejt i od razu leci z Kalwejtem ten nasz cymbałek. O właśnie, nie, bo oni mi zaraz zginą. I na stanowiska mu jeszcze zakoszę, no i klasa koń. Koniec tury. Na stanowiska, kurde, panie Jake'u, tak to ja mogę grać. Zagram se praktyka, zagram se diakona, tylko żeby on nic nie wrzucał na śmietnik, kurde. To już nieważne. Lock, kolejny. Nie. Żeglarka, bo ona się zaczęła boostować, tak? O to chodzi. Chyba ona się zaczęła boostować, dlatego on ją wziął. Już wykorzystał lider, to proszę. Ciekawe. Gramy na stanowisku. Co się stało? Aha! Ale zrąbałem, bo ja myślałem, że on zagrywa to z tego. Ale ajajaj, błąd, duży błąd. Nie wiem, czy ja chcę go wyciągać. Stwórz w tym rzędzie kopię, śleję. Nie. A jesteśmy na równych, kurde. Dalej nie zagrałem Kalwejta. To jest błąd. I na stanowiska nie wiedziałem, że rzuca z ręki. Myślałem, że... Rzuca ze śmietnika, nie ze śmietnika, tylko z tego, więc mój błąd. Który obstałem, że przypłacę życiem. Serio mu to zostało? Serio mi dobrało Megazy. Miecz sobie wyciągnę. Z ceremonii. Gram Kalwejta i od razu liderkę, może coś mi dorzuci.
Liczę na to. Inaczej, liczyć to liczę, że on spasuje, tylko problem w tym, że on nie spasuje. Bo on ma tą bakalę, czy co to tam jest, to... Nie wiadomo, czy teraz mu coś zrobi, ale ma. Dobra. Zagram w tempo. I forgive you. I forgive you this time. Miecz or out, dekret może się przydać. Vigus się... Vigus? Vigus może się przydać. Miecz wyciągnę, gładyszkę na cześć Vigusa się pozbędę i tego w tej turze też się pozbędę. Liczę, że on nie będzie grał. Liczę, że on spasuje, ale nie będzie pasować, oczywiście, że nie. Aha. Kurde. Zagrajmy tego Vigusa. Zagrajmy Vigusa, zagrajmy go w... Zagrajmy w to albo w to, w to. Zagramy w to, zagramy w to. Tylko teraz pytanie, ja wolę władcę lalek, czy ja wolę... Nie, bo on mi go przechwyci i będzie miał dwóch władców, więc wolę to. Szczerze. Cyk. To. Chyba najwięcej mi da. Też nawet nie wiem. Kurde, stworzy drugą. Drugiego tego... A, to stworzy, okej. Okay. Tego mi się pozbył pana, mieczem. Kurde, nieważne. Nie pozbędę się tego pana. Czekaj, najpierw... Kurde, już za późno. Co chcę zagrać? Kultystę chcę zagrać. Zagrać kultystę. Aha, bo ten już jest nasycony. Okej. Okay. Wybierz kartę. Co ma najwięcej kosztów? Wilgę? Nie. Gładyszka? Nie. To? To ma 7. Czemu oni tak mają? O. Aha, bo teraz ono siłę robi, tak? Aha. Dziwna karta, w sensie taka, trzeba przeczytać, co robi. Gościu, serio ciśnie do zera. To mi się nie podoba bardzo, wiecie? Tego pana zabijemy, jak nie wzmocni go czy coś. Aha. Kurde, niedobrze. Dobra, to trzeba zabić. Tu przede wszystkim godyszkę bym nasycił. To bym zabił od razu mieczem. Tak. Tak. Kurde, spasuj gościu, bo ja nie mogę grać już. On będzie mnie jechał do zera, patrz. I znowu to przegram. Siódemkę mi zniszczył. Muszę zagrać scenariusz, no bo nie ugram. Ja autentycznie muszę zagrać scenariusz, bo ja nie ugram. On teraz spasuje, na pewno spasuje. Jestem pewny, że on teraz spasuje. To jest oczywiste dla mnie. Gram tak. Spasuje teraz, na pewno. Chociaż w sumie nie. Nie, nie spasuje. Kurde, przegrałem, serio? Bo to mi zrobi 4 pół. Spasował, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Fakt, straciłem scenariusz, ale na cześć... I mam jeszcze jeden, w razie czego, to jest Lewis, nie? Mam jeszcze jeden scenariusz. Fakt, wykorzystałem tyle kart ważnych. Miecz, gładyszka, super, okej, okay, super. Czy jest coś, co chcę? Wilge Forza mogę chcieć i to mogę chcieć. To przede wszystkim bym chciał, zamiast miecza. Wilge Forza, nie ryzykuję już. Dlatego gram to od razu. Gram to, po tym zagram to, zagram Gładyszkę i zagram Wilge Forza. To jest mój plan. Żeby zagrał brąza, żeby mi tego nie zabił albo nie zablokował i będzie super. Serio? Świetnie. No kurde, no nie, niemożliwe. Nie wierzę w to po prostu, no.
Wygnał mi scenariusz, no i co ja zrobię? Skąd on ma Ramona znowu? W jaki sposób? Czemu to mu wróciło? Co jest grane? Przecież... Po pierwsze on Ramona już grał, a po drugie Ramon robi co innego. Albo mi się wydaje. Już może nie myślę, po prostu nie wiem. Jedno z dwóch. Wow, miecz i gold. Miecz out, gold out. 17-8, niech rzuci teraz jakiegoś koksa, grubaska. Nie, on ma Nausikę na koniec, oczywiście, że ma Nausikę. Wiadome, że ma Nausikę. No i co ja mogę zagrać? To... To... No jeszcze mu przyszła ósemka, no. Tyle, że to sobie zrobię. Wybierz kartę, co mogę przesunąć, nie wiem, miecz jest bliżej, czy ten jest bliżej, nie wiem. Miecz. Kurde, nie. No 10 punktów, albo ma Wilgę, albo ma Nausikę i przegrałem. Aha. What? Ja pierdykam, co za gościu. As. Po prostu as, no nie wierzę. Sorry, że... No nie sorry, tylko... Ja się po prostu już nie mam siły nawet śmiać. Jestem tak zmęczony dzisiaj, tyle pompułem. Ale tu pójdę w golda i 5 beczek. Gościu jeszcze to przegrał 3 punktami, nie wierzę. Zagramy sobie tak, 5 beczków. Patrzcie to, patrzcie co wam Dawid, kurde, zagotuje. Za profesjonalne beczki. Łup, nic, dalej. Grezis. Czy tam Brezis, czy Beczkis, nie wiem co tam mówić. Tadam! To jest prawdziwy gwintomistrz fartu, okej. Okay. Postęp laureta, taktyka. Jeśli masz w swojej talii startowej 4 lub więcej pułapek, zagraj losowo 2 z nich. Jeśli masz w swojej talii startowej 6 lub więcej pułapek, zamiast tego wybierz, zagraj 2 z nich. To jest bardzo dobre na pułapki. A to... Krasnoludy, tata nie gra na krasnoludy, a do czatowników mu bliżej niż do krasnoludy. Bo to jest taty kąt, jakby też dalej nie wiedział. Epic! No i świetnie, machakamskie albo to. Z każdym razem obierz sojuszniczą jednostkę, daje witalność równą kosztowi wyrobunku karty specjalnej. Albo to? To jest pułapka. Miałbym pułapkę tematycznie. Dalej. Nic. Proszę, zakończmy tą dobrą pasę czymś. Proszę, proszę, proszę. Nic. Ale widzicie, 5 beczułek, goldzik, epic. Ja wczoraj otworzyłem boczek. Boczek, kurde, co ja gadam. 8 i też miałem goldzik i epic, więc... Co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało. Odkuliśmy się, tym razem 2 winki. Aha, serio? Kapeki? Serio? No dobra, to już lepiej trochę. No co, mam nadzieję, że wam się podobało. Nilfgaard w moim wykonaniu, masa błędów popełniona, ale mimo wszystko mecze wygrane. Jak to mówią w PUBG chyba, kurczak podany, meczyk wygrany. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia i jutro. Cześć.